Albert Szydła. Panie Andrzeju, ja byłem czynnym działaczem Solidarności lat 80-81. Mnie interesuje inny fakt. Czy zachowały się filmy z zachowania się Wałęsy w Komendzie Wojewódzkiej Policji? Wtedy, co tak z drugiego piętra krzyczał, że mają się ludzie rozejść. Czy to nie miało związku właśnie wtedy z ustawieniem Wałęsy na świeczniku? Bo to dostał polecenie, że wtedy z Komendy Wojewódzkiej, jakby wyszedł na ulicę, to chyba by był ludzie za sześć. Nie by był samosąd. Dziękuję. Wtedy, kiedy on poszedł do komendy, wszedł do komendy, to po prostu to było w momencie, w trakcie tych zajść ulicznych. Tak. Wtedy tłum spod, spod komitetu tak. poszedł pod komendę, tak. żeby tam, bo tam zatrzymano, aresztowano. Ale Wałęsa kazał do domu. A proszę? Wałęsa krzyczał, idźcie do domu. A Wałęsa, on twierdzi, że tak po prostu sobie wsiadł. To właśnie nie zachowały się no więc filmy. Po prostu, ja nie wiem, czy się film zachował. Natomiast wiem z jego opowieści, on twierdził, że po prostu wszedł na komendę. No ja nie wiem, jak wtedy człowiek z ulicy mógł wejść na komendę. No właśnie, to jest ten narzucenia. I wszedł na piętro i tam. Z okna krzyczał. I przepustkę rzucał, bo tak, ja jestem sobziowiec i tak. Tak, tak, tak. No wie pan, ja nie jestem takim straszliwym tchórzem, ale myślę, że w czasie takich zajść, wejść na komendę, jak on to zrobił? No to była odpowiedź. Myśmy w Koszalinie mieli jasność. No wszyscy. No nie wiedziałem.